Zapraszam na G2A po fajne promocje. Link w opisie filmu. Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Nowe Życie. I moi drodzy, wiem, że dzisiaj miało być The Sims 3, ale że pisaliście o tym w komentarzach, że rodzina Ćwir została zmieniona przez twórców i żebym koniecznie do nich poszedł i żeby koniecznie ich odwiedzić, więc stwierdziłem, że w takim razie w tym tygodniu znowu się pojawi The Sims 4. I ja sobie odwiedzę, bo potem, słuchajcie, zapomnę o tych Ćwirach. Ja gdzieś o tym słyszałem, że oni mają być zmienieni, że tam jakiś rework się podział. Nie widziałem ich na żywo. Zaraz zobaczymy. W sensie nie widziałem też nawet, jak oni wyglądają gdzieś tam, wiecie, na jakichś Twitterach, czy YouTubach, czy gdzieś tam w ogóle, gdziekolwiek. Także to będzie dla mnie nowe. Jestem ciekawy, czy też ich dom się zmienił, bo generalnie Ćwiry gdzieś mieszkały chyba o tu. Oni mieszkają niedaleko nas, bo to jest... Aha. Wydaje mi się, że tutaj Ćwiry mieszkają. Poczekajcie, sobie to jeszcze sprawdzę. My mieszkamy tu. Nie, co za borowik tu jest? A gdzie są Ćwiry? A może oni już nie żyją u mnie? Słuchajcie, hit. Kula jakaś w ogóle. Bocian, co jest? Ej, bo tutaj mieszkały Ćwiry. To co, to o ich nie ma? Oni jakby są dead? To jest hit. To wiecie, co zrobimy? Pójdziemy sobie na save do Andeca na chwilę, żeby zobaczyć tylko Ćwiry i wrócimy do ptaków, dobra? Także ja myślę, że zrobimy sobie szybkie cięcie. Ja po prostu sobie zmienię grę. I tyle. W sensie zmienię save'a, bo wydaje mi się, że... Ale co, oni już by poumierali? W sensie, ja wiem, że ja ptakami długo gram. I no, w sumie jest to... Dobra, jest to możliwe, żeby oni nie żyli. Dobra, to ja za chwilę się z wami słyszę. Dobra, słuchajcie, jestem u Andeca. Boże, jakiś kaszel. I czekajcie, pójdziemy sobie do wierzbowej zatoczki. No i no są Ćwiry. Ale oni też jakoś inaczej wyglądają. W sensie, dobra, jedziemy tu, nieważne. Jedź, Andec, sam, trudno. Jakby Andec... poznał się ze światem tutaj, proszę bardzo, ptaków. Tak się trochę pomieszali, tak się zamówili, trudno, no co. Ale... Kim ty jesteś? Ale... Aha, on... Ojej. A Cassandra jest nastolatką. Tak, a wiecie co, to może by trzeba było mieć w ogóle jakiegoś save'a chyba innego. Napukaj do drzwi, bo wydaje mi się, że oni są już wszyscy też w jakimś tam wieku określonym. Czekajcie, Andec, ile ty masz w ogóle? No, jak on będzie zaraz emerytem, to hit. Proszę wejść. Super, dzień dobry, czat. Czy ona wyglądała inaczej? Nie no, w sensie strój ma chyba ten sam, co miała, ale z twarzy to chyba jest... Jakaś taka trochę niepodobna. Widzę, że mieszkania chyba nie ruszali, tak mi się wydaje, w sensie domu twórcy. Bo wydaje mi się, że był taki sam. Czy ty... A, to jest Aleksander. To nie. Czy ty możesz z nim pogadać? Zabawne powitanie. Chodź. Skiba, wimpa, wimsklebnina. W ogóle, słuchajcie, teraz, bo teraz te wilkołaki wyszły. Więc mamy obecnie fazę księżyca w Nowiu. Pokaż mi, jak ona tu wygląda na tym, ale wydaje mi się, że... Nie no, jest chyba zmieniona, faktycznie. Otwórz profil. Mortimer w ogóle przepadł. Nie ma go tu. Kurczę, dobra, ale faktycznie ma inaczej wygląda. Macie jakby... Wiadomo, że macie rację. Ale ja też tego może tak jakoś zbytnio nie widzę. Bo... Oni też trochę przeżyli, jakby, nie wiecie, no, a Cassandra i Aleksander są już trochę starsi mimo wszystko, więc no. Dobra, wychodzimy do menu głównego i za chwilę wracamy do ptaków, moi drodzy. Ale to jest hit, że oni już jakby nie żyją, no w sensie to jest normalne, ale wiecie, dla mnie to jest dalej niepojęte. Czajcie. Że ja już gram tyle czasu tą jedną rodziną ptaków, że nawet wywiało Ćwirów. Hit. A czy my?
Czy my jeszcze mamy ich znajomych w tych kontaktach jako duchy? Chociaż czy nie, nie bardzo. Teraz zobaczymy. Do spania, to tutaj. Nie gadaj z Jezusem, idź spać. Wydaje mi się, że pewnie Martyna, no tak, Martyna i Jezus, czekajcie. To my nawet nie będziemy mogli sobie zobaczyć nawet ich, wiecie, jakby nagrobków czy czegoś, bo podejrzewam, że skoro tu już ktoś mieszka inny. Słuchajcie, zapoznamy się z nim zaraz, zobaczymy. Do spania powiedziałem, go. Idźcie szybko. Jestem, czekajcie, jak się nazywa w ogóle ta nowa lokacja odnośnie wilkołaków i w ogóle tego wszystkiego? Moonwood Mill. Okej. Okay. I to jest, słuchajcie, chyba pierwszy pakiet, którego ja nie kupiłem. I raczej go nie kupię, bo ja nie lubię postaci nadnaturalnych jakoś tak w Super Simsach. Więc... no trudno. Nawet też nie widziałem sobie żadnych first looków, czy opłaca się, czy się nie opłaca, więc możecie mi napisać w komentarzach, czy się opłaca, czy nie, bo nie wiem. A co wy już powstawaliście? A no tak, bo ten się trzęsie przecież tym komputerem. O bo, no i widzisz, Jezus, żeś ich wystraszył, dziadu. Do spania. Już. Już możesz znikać z piąta rano. Już wystarczy, wystarczy. Idź sobie już, go away. O, właśnie tak. Czus, czus, czus. Ty już w ogóle wyspana jesteś? To tak szybko. Dobra, idź do naszej łazieneczki. Skorzystaj sobie. Potem myślę, że możesz sobie wziąć prysznic. Gorący. Czy młody już wstał? Nie, on po prostu sobie mu się coś śni chyba. Tak. I bardzo dobrze, niech mu się śni. Kioszy sobie jeszcze, niech sobie dośpi troszeczkę. Dzisiaj do pracy Kioszy. Do pracy idzie też Zuzka, czy nie idzie? Idzie. Aha, i my tego nie zrobiliśmy. Oh my god, zapomniałem o tym, że było coś takiego. No, trudno. Dziś jest w ogóle dzień po Wigilii. O Jezuniu. Czy my mamy jakąś panią pomoc sprzątającą albo coś? Przecież ja będę to godzinę usuwał zaraz. No dajcie żyć. Masakra. Może w to z kuchni pousuwajmy. Czy ty, moja droga, możesz coś zrobić? Na przykład... wiem, żebyś chciała coś zjeść. Poczekaj, na którą? Na ósmą. To wiesz co? Weź sobie jakąś przekąskę. Tak, tak, wiem. Na szybko weź sobie jogurt. W co ty żeś się ubrała? Nie no, ja mam teraz to przeciągać tak przez całe mieszkanie, przez cały dom. No chyba kogoś pobudziło tu. No błagam. W sensie, mógłbym to po prostu kliknąć, żeby to posprzątała, ale... to jest hajs, moi drodzy. Będziemy tak przeklikiwać. Świetnie. O, widzę, że młody wstał. I już się w łazience ogarnia, dobrze. To wiesz co, weź sobie w sumie jeszcze wykąp się. Pewnie nie zdążysz nic zjeść, trudno. Pójdziesz do szkoły i w szkole zjesz. Tak czasem bywa. No, daj mi ten talerz. O. Dobra, sobie to wszystko... aha, tato w ogóle wsiadł do zmywarki tam. No dobra, niech będzie. Kioshi też już wstał. Mój drogi, co ty już od rana na komputerze robisz? Proszę tutaj ładnie sobie skorzystać. Potem proszę sobie wziąć prysznic. Tasiu brał jak Helga dzisiaj. No nie, no to jest wiejska Zuza dzisiaj. Hit. Hit, hit, hit. O, a ja sobie tutaj poprzążę te rzeczy jeszcze. Boże, tych tyle... milion. Ale zarabiamy hajsy. Jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, to się ma. Cyk. Dobra, już się widzę, ogarnio. Ogarnio. Tak. To weź sobie też... coś na szybko i weź sobie kanapkę z serem i z szynką. Młody, czy ty... aha, ten się jeszcze pluszcze. Jezu, do szkoły! Nie wierzę.
Idź już do szkoły. Czy ty byś miała awans jakiś do szkoły, a ta awans, czy nie awans, no, średnio bym powiedział, z tymi umiejętnościami literackimi, to w ogóle już przykra rzecz jest. No trudno. Dawaj. Aha, no tak, zapomniałem, że tak działa. Idziesz do szkoły? Idziesz. Masz szczęście. No i po 30, po 30 się trochę tego zbierze. O, cyk, dobra. Już nic nigdzie więcej nie leży. Aha, to, czekajcie, to było gdzieś tam chyba, nie? Stało w jadalni. No trudno, będzie stało na razie na zimie. Na zimie, na zimnym. Pokaż kanapę. Jedz. Czy ty musisz coś sobie zrobić do pracki? Nie, ty w ogóle jesteś przygotowany perfekcyjnie, idealnie i nie musisz niczego robić. Świetnie. Za 5 godzin masz pracę. To wiesz co? W takim razie my pójdziemy odwiedzić sąsiada. Tylko może skończ tą kanapkę, bo zaraz... Nie, no dramat, on przecież tą kanapką... Zapomniałem, że tak działa w The Sims 4, że będzie te pando. Aha, to dobrze. Ta usługi ogrodnicze... No nie, dzisiaj ogrodnik jakby w zimie to nie bardzo, wie pani? Tam pan, tam Mati. No jakby nie bardzo, nie bardzo. Dobrze, otwórz rezydencję sam. To jest dalej niedorzeczne, żeby na drugą stronę ulicy iść się, żeby wczytywało po prostu... Och. Aha, a tutaj kto to jest? Bogusław... on już stoi przed domem, jest w ogóle świetne. Drażni mnie to. Dalej mnie to drażni. On mieszka w domu po ćwirach, to jest dramat. Dlaczego tu nie mieszkają? Ale przecież... No dobra. Kassandra i Aleksander to już chyba też jakby średnio, nie? Kim ty, co to? I to, mama dzwoni. Rozważamy ostatnio staranie się o dziecko, co myślę, nigdy tego nie chcemy, ale nie mamy pewności, to wielka odpowiedzialność. Czy to była jego matka? Kto to był? Kto nas się pyta, przepraszam, o radę? Kioshi, pokaż mi tu swoje... No jego matka! Hit. Jak tam wasza córka? Marysia, ptak? No dobrze. A możecie wejść do środka na przykład? Pan jest... Nie myślałem, że jest tym. Co w kosmos lata? Kosmonautą, astronautą. Dobra, zapukaj do drzwi. Jakby... Nie wierzę, tu oni mieszkają. Nie wierzę, oni tu mieszkają. W sensie to jest wszystko zostało po nich. Czajcie to? Ogrzej się. Jestem ciekawy, po co mu taki wielki dom, skoro on mieszka sam? I tyle pięter, i tyle sypialni, i tyle łazienek, i w ogóle. O. Czemu burz domkę? Czemu nie możesz. No dobra. Widzę, że Bogusław czegoś pragnie od nas. Idź do góry. Bo my w domu mamy tylko takie, wiecie, pianinko elektryczne, to nie to samo. Bo ty potrzebujesz na pianinie drugi poziom, a masz teraz... No! To się doszkolisz, widzisz, idealnie. Jak w ogóle nasz dom się prezentuje, tak wiecie, z zewnątrz, z ulicy, sąsiadów powiedzmy, no ładnie. Wybija się konstrukcji, nie bym powiedział. Hit. A ten tu ma ten przeciwpożarowy, widzę, okej. A tutaj kto w ogóle, dlaczego my nie znamy sąsiadów naszych? Aha, wprowadź rodzinę z galerii. A są ćwiry, nie, a może są ćwiry, czekajcie. Ale to ja musiał przez jakiś Maxis na przykład? Aha. Ej,
Nie, faktycznie mam inaczej wyglądają, czekajcie. Jak wyglądała stara ćwirowa? Ona była tak... Ja... Jest inna faktycznie. Tak mi się wydaje, że ona była inna. Dobra, chyba tak. No i co, tu nikt nie mieszka? No bez sensu. Proszę tutaj się wprowadzić. Halo, kochani, no jakby nasza okolica wspólna, to jak ktoś mieszka? A, tam już nawet nie dojadę, Boże! Porażka. A tu? Też nie. Okej. Okay. Do klubu kostiumo... Co? No, thanks. Grasz sobie... A, ten przyszedł posłuchać w ogóle, patrzcie. Ty jeszcze nie umiesz, ty dopiero robisz dąkasz, dopiero się uczysz. Dam, lecisz szybciej. No co? Matka znowu. Kiedy przyjdziesz do domu, wychowanie cię wymagało ode mnie bardzo wiele troski i wysiłku. Możesz chociaż raz na jakiś czas wpaść, by powiedzieć mamusi, że ją kochasz, prawda? No to ona do nas przyjdzie, a nas nie ma. Chyba, że... Idź do domu. Tylko nie wiem, czy ja ją zabrałem ze sobą. Jezus. A tam była na liście na górze pokazana. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. Hit! O, jest matka. No już, uspokój się. No weźże przyjazne z nią. Obejmij czule, jak rodzinny, tak wiesz, no. A czemu jej nie było... On za godzinę do pracy idzie. Czemu jej nie było na świętach? Co tam, mamo? Powiedz, co tam u ciebie? Opowiedz nam coś tam po prostu łączenie do rodziny, jak bez przesady. Plotkuj jeszcze z nią. No, także poznaliśmy sąsiedztwo, byliśmy u ćwirów, którzy nie żyją. Hit. Złoto, przysięgam. Dobra, bo Kyoshi zaraz chyba do pracy. Tak. Dobra, koniec plotek. Czuć, mamusia. Jezu, jak on się ubrał, ty. No. Aha, nikogo nie ma, matka została sama. A co pani robi? Przepraszam. Co pani... Nowego wyzwania w pracy. W jaki sposób poprosił to swojego szabu? Podziel się sugestiami. I udziela pochwały, poprawa oceny. Średnia poprawa oceny. Średnia. No dobrze, no. Dobrze, my sobie trochę wyśledzimy, co pani... mama Kyoshiego robi. No wie pani co? Czy to dużo prądu kosztuje? A właśnie jak ten nasz prąd? Te wiatraki w ogóle działają? No to niby... To niby działa. A czy my na dachu mieliśmy panele słoneczne? Czy mi się wydawało? No mamy! A co z tym śladem u nas w końcu? Neutralny. Mhm. Rosnący księżyc. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, jak się nie ma tego dodatku. O! Zobacz, babcia jest u nas. Spróbuj się przedstawić. Co, ty babci nie znasz? Chyba oszalałeś. Aha, bo to jest drugorzędna... O mój Boże. Ale to jest jego babcia! I co z tego, że ona jest gwiazdą? No jest głodny. W ogóle jak ona się zachowuje? Czy to jest twój wnuczek, babo? Czemu Simsy tego nie ogarniają?
O. A pytanie jest takie, czy Zuzka z nią się... Słucham? To oni się w ogóle z nią... Co jest? Młody, weź sobie porcję. Ale mógłbyś się w ogóle przebrać, jakby nie? Oh my god. No ale... Aha, raz będę mógł oglądać to. Rozumiem. O, ten już może więcej, widzicie, bo już się znają z babcią. Wow! A wy już się znacie bardziej? Nie wierzę, żeby wnuczek się ba... Hit! Czy ty możesz jakoś z nią pogadać? Ale nie pisz do niej, tylko normalnie z nią pogadać. Ewentualnie czekajcie, zrobimy tak. Przyjazne. Poznaj. To jest głodna, nie teraz, poczekaj. Przyjazne, poczekajcie, rozmawiaj. Tak, żebyście się mogli... Poczekaj, nie idź tu, chodź tu. Możesz się jakoś dołączyć do tej konwersacji świetnej? Nie wiem. Nieważne. Aha! Ona z gospodarzem domu nie rozmawia, ale do lodówki zagląda pierwsza. Nie, no, dramat. Słuchajcie, dramat. Dobra, kończymy to na dzisiaj, bo widzę, że tutaj jest dramatyzacja. Także moi drodzy, Lowki, Giski, Besowski, dziękuję was bardzo mocno i serdecznie, tylko zobaczycie, jak Kiyoshi ma relację z matką. No. Także takie. Trzymajcie się, buzi, buzi, cześć i do następnego. Pa, pa!